Cześć kochani, zrobiliśmy wycieczkę do Szumilasu i będziemy testować duży taki zestaw do robienia mega wielkich baniek mydlanych. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Ja zawsze chciałam coś takiego kupić dla siebie, ale jakoś nigdy nie miałam okazji. Później się pojawiły dzieci, więc teraz wreszcie mogę przynajmniej dla nich zobaczyć, czy to faktycznie działa. Grzesiek kupił zestaw takich baniek w Biedronce, ale wiem, że przez internet można kupić w wielu miejscach bardzo podobne zestawy, więc mam nadzieję, że tutaj, jeśli to się sprawdzi, no to będziecie mogli kupić sobie czy te, czy jakieś inne na podobnej zasadzie działające. No, ja już się nie mogę doczekać, powiem szczerze. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda i idziemy do dziewczyn testować. Tak wygląda ten zestaw. Tutaj mamy płyn. Tego płynu jest litr. Do tego widzę, tutaj jest taki pojemniczek. Tu będziemy chyba wlewać zaraz właśnie tego płynu. I tu mamy takie dwa takie narzędzia do robienia baniek. No, to już jest tutaj Lili. O tak! O, ale zabawa! Janusz, o też ty i Zuz! Zobaczcie, że dosyć sporo... Oj! Twarz mi wleciała! Nie wiem, czy to nie widzieliście, ale właśnie dostałam w twarz. Chciałam tylko pokazać, że tego płynu, no ja wlałam, już połowę nie ma, tak? Więc... Teraz to, tak? Dobrze, to już sekundkę, żebyście tutaj widzieli, o co chodzi, to najpierw mama zrobi pokaz, tak? No to widzieliście, że te bańki puszczane tym narzędziem, tym takim plastikowym, wychodzą całkiem fajne i naprawdę dzieci małe mogą spokojnie się tym bawić. Jeśli chodzi o te sznurki, tutaj nam średnio to wychodziło. Nie wiem, może nie mamy, podejrzewam, jeszcze wprawy, więc będziemy ćwiczyć. Ale to wydaje mi się, że to jest zabawka jednak dla starszych dzieci. No, mi się to akurat podoba. Wprawdzie płynu zużyliśmy bardzo dużo, więc nie można liczyć na jakieś mega długie zabawy, bo podejrzewam, że już tak jedna czwarta płynu poszła, a nie bawiliśmy się tym jakoś specjalnie długo. Natomiast za taką cenę to tam kosztowało chyba około 30 zł, więc za taką kwotę wydaje mi się, że
zdecydowanie warto. Mamy, idziemy chyba na jedzenie albo na spanie, nie wiem, jeszcze. O, no tak, na coś idziemy. I zbieramy się, bo burza idzie. Zobaczcie, jakie chmury. Koniec zabawy. Zbieram dzieciaki i jedziemy do domu. Buźka!